Rzeszowscy siatkarze wreszcie w komplecie. Klub oficjalnie zaprezentował nowych graczy: Serba Marko Iwowicza, Amerykanina Russella Holmesa oraz Polaków Michała Żurka, Dawida Dryje i złotego medalistę Mistrzostw Świata Rafała Buszka. Skoro nie ma więcej pytań, to chciałbym jeszcze... Czy zdążyliśmy odpocząć, to oczywiście no, tego czasu było bardzo mało, ale każdy wie, że za niedługo rusza liga i jak najszybciej musieliśmy wrócić do klubów. Buszek to siatkarz, który karierę zaczynał w błękitnych Ropczyce. Z Podkarpacia wywozi się także Dawid Dryja, który siatkarskiego abecadła uczył się w Jaśle. W całej siły będę starał się, aby Rzeszów powrócił z powrotem na pierwsze miejsce w Plus Lidze, z powrotem zdobył mistrza Polski. No cóż, Rzeszów jest wspaniałym miastem, Asseco jest wspaniałą drużyną, więc cieszę się z tego powodu, że mogę grać tutaj. W poniedziałek siatkarze mają w planie sesję fotograficzną oraz inaugurację sezonu w Kielnarowej. Rzeszowcy żużlowcy w rewanżowym półfinale ze Startym Gniezno postawili kropkę nad i. Po zwycięstwie 61-28 pojadą w finale Nice Polskiej Ligi Żużlowej. Pierwszy mecz z Łódzkim Orłem już w niedzielę na wyjeździe. PGE Marma jest faworytem, ale czy ewentualny brak awansu będzie katastrofą? Nie, nie będzie to katastrofa. Na pewno chcielibyśmy wygrać ligę. Z pewnością sportowo pojedziemy na 100%. Rzeszowianie mają przewagę sezonu zasadniczego. Byli przecież najlepszą drużyną ligi. Poza tym tajniki łódzkiego toru zna doskonale trener Marmy Janusz Ślączka. To jest finał, to będzie inny mecz, inna niedziela i nie chciałbym, żeby się coś innego zdarzyło, ale jest to brane pod uwagę, że musimy być naprawdę bardzo dobrze przygotowani, żeby dobrze pojechać. Transmisję niedzielnego meczu można oglądać w telewizji Rzeszów i TVP Sport. Zapraszamy od 13:35. To będzie już szósta runda lotozrajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. W weekend rozegrany zostanie rajd nadwiślański. Wicelider klasyfikacji generalnej Grzegorz Grzyb na tę rundę postanowił zmienić swą rajdową broń. Wystartuje Fiesta R5, ma bowiem wciąż szansę na tytuł mistrzowski. Jesteśmy cały czas w grze, jesteśmy aktualnie wiceliderami cyklu. Nie pozostaje nam nic innego jak walczyć do samego końca. Cóż, przed nami jest rajd nadwiślański, który jest nową rundą w kalendarzu, ale wcześniej jeździł w tak zwanej drugiej lidze, czyli tam w pucharze PZMOT-u. W klasyfikacji sezonu Grzyb traci do lidera Wojciecha Chuchały 21 punktów. Do zdobycia pozostaje jeszcze 90 punktów, jest więc o co walczyć. W weekend startują rozgrywki w pierwszej lidze koszykarzy. Nasze zespoły rozpoczną od spotkań na własnych parkietach. Sokół Łańcut zmierzy się z Rosą Radą, a krośnieńskie Miasto Szkła z Legią Warszawa. W obydwu ekipach zaszły spore zmiany, ale zarówno Sokoły, jak i Krośnianie chcą odgrywać czołowe role w lidze. Ja z drużyny jestem bardzo zadowolony. Jak na te pieniążki, które mieliśmy do wydania, wydaje się skład zbudowanie bardzo solidnie. Ten zespół jest naprawdę, okazuje się po tym okresie przygotowawczym, że jest zespołem charakternym. Jeżeli to się wszystko przełoży na ligę, to uważam, że stać nas na pewno przejść tą pierwszą rundę play-offów. Oto nasze propozycje na niedzielę. O 13:35 transmisja meczu Orzeł Marma. W wieczornym magazynie Sport Wydarzenia wrócimy do wydarzeń finału Nice Polskiej Ligi Żużlowej. Zrelacjonujemy także mecze krośnieńskich koszykarzy i sanockich hokeistów.